Na początku kwietnia zatoka w porcie Ułysego wyglądała tak. Woda od brzegu odeszła na kilkanaście metrów. Od tamtego czasu do dziś sporo się zmieniło. Woda znów jest w zatoce. Już w tej chwili to już mamy wodę, że brakuje tylko 60 cm do maksa. Wody w zatoce jest już na tyle, by móc instalować pomosty. Pracy jest dużo, a czasu mało. Wszyscy chcą, by cała infrastruktura techniczna dla żaglówek była gotowa na weekend. Dużo jeszcze roboty przed wami? O, jeszcze jest sporo roboty, jeszcze mamy 20 ponad rur do wpłukania, jeszcze bojki są, jeszcze knagi, także naprawdę jeszcze jest sporo roboty. Dziś już groźba opóźnienia startu sezonu nad zalewem nikogo nie martwi, ale była groźba, że przez spuszczenie wody opóźni się remont jednej z zastawek. Opady deszczu pomogły w napływie wody, a teraz już nawet i dobre strony wysuszania zatoki znajdują bosmani. Wyczyściliśmy całą zatokę tutaj. Dla nas było to bardzo dużo, to była bardzo dobra bardzo cieszę się, że zapora mogła opuścić tą wodę, bo myśmy się tu przygotowali, tu zatokę mam wyczyszczoną, także zobaczymy, jak to długo wytrzyma, ale wszystek ten brud, który tutaj był, te butelki, to zabrudzony był tutaj. Ta zatoka była strasznie zabrudzona, bardzo była zabrudzona. Czyli pierwsze żaglówki będzie można wodować w sobotę. Porty mają być w pełnej gotowości.